W 2017 roku czeka nas z pewnością wiele zaskoczeń. Pokazał to rok 2016, a szczególnie jego druga połowa, która naznaczona wieloma wydarzeniami geopolitycznymi, spowodowała niezwykle wysoki popyt na kruszec w postaci inwestycyjnej. Cena w dolarze spadała w dół, a klienci z tego korzystali, klienci nabywali dużą ilość kruszcu. Takie wydarzenia jak wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, jak decyzje Fedu dotyczące stóp procentowych, w ogóle kondycja amerykańskiej gospodarki, to były najważniejsze wydarzenia, które decydowały o cenie złota w drugiej połowie 2016 roku. I ich początek 2017 roku to będzie również kontynuacja niemalże podobnych procesów. To będą pierwsze decyzje nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to będą kolejne decyzje Fedu dotyczące stóp procentowych tam. Będzie także rozpoczęcie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Te wszystkie wydarzenia spowodują, że na rynku złota na pewno będzie się wiele działo. Warto przy tym pamiętać również, że aktualna cena kruszcu jest bardzo bliska ceny wydobycia, co pokazuje, że pole do tego, żeby cena kruszcu wzrastała, jest również bardzo wysokie. W związku z tym początek 2017 roku będzie z pewnością bardzo interesujący dla wszystkich, którzy interesują się złotem.